Cześć, idziemy sobie właśnie zrobić teraz dla Was prezentację kempingu Kemp 666. Myślę, że to będzie krótka prezentacja, bo pole nie jest za duże. Nie ma tutaj jakoś tam za wiele atrakcji. Ale jest strasznie urokliwe. Tak, jest urokliwe, jest ciche, spokojne. Więc jeśli ktoś szuka takiej lokalizacji kempingu, gdzie by była cisza, spokój, z widokiem na góry, to jak najbardziej można polecić ten kemping. A zaraz sobie pójdziemy teraz standardowo, zaczniemy od drogi i pokażemy Wam, jak wyglądają tutaj toalety, co tutaj się znajduje, jak tutaj działa ten kemping ogólnie. Dobra, to zaczynamy małą prezentację. Paulina tutaj zrobi małe wprowadzenie. Z tamtej strony dojechaliśmy. Darek, pokaż. To jest droga dojazdowa. Dojazdowa, która prowadzi... To znaczy, ta droga nie prowadzi do Karpacza. Z tej drogi trzeba skręcić w lewo. Tak. Dojeżdżamy ja tutaj. Tylko powiem jedną rzecz. Jak ktoś chce sobie zobaczyć drogę dojazdową, to pewnie będzie ta droga w tym filmiku, z pierwszego filmiku tu z przyjazdu, bo tam będzie pewnie od trasy pokazane, jak tutaj się dojeżdża tą kamerą, którą mamy umieszczoną na przyczepie. Więc można sobie zobaczyć. Jedna rzecz, tam po drodze jest mostek. On ma chyba 3,5 metra wysokości, nie? Tak, więc jakby ktoś był wyższy, nie no wiem, to... Nie wiemy tak naprawdę, czy z tej strony też się da przyjechać. Pewnie też się da, no ale my tędy nie przejeżdżaliśmy, więc nie powiemy Wam. My przejechaliśmy od tej strony, tutaj od strony Karpacza się przyjeżdża tą właściwą drogą tak naprawdę. No i tutaj już... Jest wjazd. Jest wjazd. Na kemping. Tutaj mamy budynek i w tym budynku mamy restaurację, bar, mamy recepcję, mamy... Zresztą tam z boku później jeszcze też będą toalety. No, przejdziemy sobie, zaraz pokażemy Wam. Tam z boku są toalety ogólnie. Tutaj jest jakaś kuchnia, jeszcze tu jest restauracja i tu jest recepcja. Ogólnie wszystko jest w tym budynku, tak naprawdę się znajduje. I co? No i... Idziemy. Pokażemy. Jakby tutaj szlaban był zamknięty, to tutaj normalnie się zatrzymujemy. Idziemy tam do baru czy do recepcji. Możemy wszystko załatwić. Tutaj po tej stronie mamy też parking. Tak, tutaj jest taki malutki parking zrobiony. Można samochód zostawić. Bo ten gimbal jeszcze musicie mi wybaczyć, ale cały czas się uczymy obsługi. Tutaj jeszcze mamy mapkę, która pokazuje tak mniej więcej, jak wygląda ten kemping z góry, jak są podział jest na parcele. Jak widzicie, tutaj jest sporo tych nawet parcel, bo tu jest chyba, z tego co widzę, tak na pierwszy rzut oka 39 miejsc. Od razu się wyjaśnia zagadka, patrz, tutaj przez miejscowość Kowary jakbyśmy pojechali, to też pewnie byśmy z tej strony dojechali. Tak, dokładnie. Tutaj jest jakiś tam cennik, ale nie wiem, czy to jest obowiązujące na dzień dzisiejszy, więc ktoś sobie najlepiej sprawdzi gdzieś tam na stronie. Poza sezonem ceny niższe o 20% i tutaj zniżki jeszcze są. Karawanik.pl, jakby ktoś tam chciał z forum, to też jest zniżka tutaj na tym kempingu. My z nisko też staliśmy, dali, tak. Nie było problemów. Ale należymy. Tak, należymy, jak najbardziej. No i co? No i wejdziemy sobie teraz już na teren kempingu jakby. Przekraczamy tą drugą bramę i wchodzimy na teren kempingu. Zacznijmy może tu z prawej strony. Tak. Ja jeszcze tylko Wam powiem jedną rzecz. Tutaj tak naprawdę jest droga. Tutaj jest, tu można przejechać. Tutaj jest zaraz też taka skręca dróżka tutaj w prawo. I tu tak naprawdę w koło kempingu można przejechać, więc nie ma tutaj strachu, że trzeba coś wycofywać czy coś. Można w koło wjechać ten kemping i tutaj pierwszą rzeczą po prawo, która jest, to tutaj jest rzut kota tak zwanego i tam szarej wody. Nie wiem, jak tutaj wygląda tutaj sprawa tego, bo tutaj widzę, że tu jest jakaś opcja płatna, ale dla gości kempingu jak coś, to tam po lewej stronie jest zrzut toalet, tutaj w tym miejscu mamy zrzut toalet. Możemy sobie zrzucić toalety, a tutaj chyba się najeżdża kamperem i jest zrzut szarej wody tak naprawdę. Znaczy, bo kemping ten też oferuje tak zwany ten serwis kamperów, którzy nie stoją i z jakąś tam opłatą można uzupełnić wodę. Tak, właśnie i wtedy zrzuty. Tutaj jest coś takiego, że tutaj jest jakieś to odpłatnie, tutaj jest jakaś cena za to. Tak naprawdę można sobie tutaj jakieś tam wody za to spłukiwanie, płukanie kasety, jakieś napełnianie wody, takie rzeczy można sobie tutaj już porobić. Przeszliśmy tutaj kawałek od wejścia i tak naprawdę tak wyglądają, tak praktycznie wszystkie te parcele tutaj wyglądają. To jest akurat numer 39, jakiś tam najazd wysypany z kamieni i możemy się na jedną albo na drugą stronę tutaj rozłożyć. Jest tak, że co jakiś czas jest tam dostęp do wody. Tak naprawdę i co jakiś czas tam co druga parcela jest jakaś skrzynka zrobiona elektryczna. Gdzie nie, gdzie są też odpływy, ale to nie wiem, czy to ja jestem po prostu, zaraz Wam pokażę, jak ja jestem podpięty do odpływu, ale to jestem po prostu jakby tam, gdzie wodę się pobiera, tam też jest odpływ. Więc co któraś parcela może tutaj ma odpływ, która nie powiem Wam, trzeba się dopytywać.
A tutaj po tej prawej stronie, tutaj też widzę, że są jakieś domki, można sobie wynająć, więc są domki do wynajęcia. 2, 4, 5 domków do wynajęcia jest. Też ładnie, tu pan akurat trawę nam kosi, więc trochę nam hałasuje. Ale życie, co zrobimy. Tutaj jeszcze w tym budynku, o którym tam wam wspominaliśmy na początku, tam też jest normalnie restauracja. Bar, można pójść na piwko i można jakieś też tam zjeść. Codziennie jakieś tam danie obiadowe, główne tam jakieś danie są, plus jakieś tam dodatki. Nie ma tutaj tego dużo, więc nie nastawiacie się na jakieś duże menu, ale zjeść się tutaj spokojnie da. My chyba dzisiaj będziemy jeść to. Albo gdzieś tu, tam, albo gdzieś tam. W którymś filmiku wam pokażemy. Pójdziemy tutaj do tego budynku, tutaj są toalety i takie różne inne rzeczy, zaraz wam pokażemy. Tu jeszcze przykładowa parcela numer 7. Tutaj jest taka bardziej, widzę, że częściej uczęszczana, tam więc... dalej jest parcela 9, od razu możemy powiedzieć, że 9 i 11. 9 i 11 na pewno są z odpływami. No, ale to mówię, no tak mniej więcej tutaj wszystkie te parcele wyglądają. Tak mniej więcej jest tutaj 7, tutaj jest 6. No i tutaj jest to, że z tych parcel jest po prostu widok na te góry. Co prawda teraz tam w chmurach szczyt jest. Akurat tak. Ale... Chodź tutaj teraz podejdziemy. Myślę, że dlatego się przyjeżdża na ten kemping. Dlatego właśnie widoku. I tego spokoju, i tej ciszy. I tak tutaj wyglądają prysznice. Mamy prysznic, jeden, drugi. Wysoka, niska umywalka. Tak, tutaj wysoka, niska umywalka z lustrem. Duże lustra są. Tak mniej więcej się tutaj prezentują umywalki. Znaczy umywalki, prysznice. Bo tutaj są chyba jeden, jest taki. Z tej strony też jest jeden, więc tutaj to jest to samo tak naprawdę. To chyba odbicie. Ten jest wyłączony chyba, widzę, bo na razie jest zamknięty. Tutaj jest jakiś kącik taki do zmywania. Zrobiony, nie wiem, czy z tamtej strony też był chyba budynku, też jest. No i tutaj są... Tutaj jest męska toaleta. Toalety męskie, zaraz sobie wejdziemy. No i tak tutaj wyglądają toalety. Ładnie, czyściutko. Naprawdę przyzwoicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kabin tutaj jest męskim. Tak naprawdę tutaj po lewej jeszcze są jakieś pisuarki porobione. Tutaj wychodząc z toalety jeszcze też są umywalki. Tutaj cztery sztuki z dużym bardzo lustrem. Tak, zaraz dezynfekujemy. Z dużym lustrem. I jeszcze tutaj dodatkowo trzy są też. Tutaj też są toalety dla niepełnosprawnych. I tutaj przejdziemy teraz do tyłu. Co tutaj będzie? Aha, tu jest jakby też część tego... część kuchni, czyli taki. Tutaj też są taki ogródek zrobiony, gdzie można sobie taki wyjść kominek. I zjeść. Bo za tymi drzwiami tam, które widzicie, jest... dostęp do baru tak naprawdę. I tutaj jeszcze chyba po lewej stronie, bo no, widziałem, że jest też jest kuchnia. Jest kuchnia, więc zaraz zobaczymy, jak wygląda kuchnia. Tutaj taki ogródeczek fajny zrobiony z ławami. Kuchnia typowa, nie zobaczycie, bo nie będzie odbija się pewnie światło. Szyba w szybie, ale jest tutaj normalnie kuchnia, lodówka jakaś jest, stoły. Jakaś kuchenka do ugotowania, więc jest też na kempingu kuchnia. Część taka właśnie rozrywkowa. Tutaj mamy jakiś tam plac zabaw dla dzieci zrobiony. Już takie urządzenia są dla dzieci, ale to wiadomo, teraz wszystko jest na razie zamknięte. Nawet wiszą kartki, że plac zamknięty. Tak tutaj można sobie ognisko rozpalić. Są jakieś palety, żeby sobie można posiedzieć, do siedzenia zrobione. Miejsce na rozpalenie ogniska jest. Tutaj jest zrobiona taka mini siłownia. Ale to też na razie wszystko zamknięte, no ale jest coś takiego. Można sobie poćwiczyć, jakby ktoś miał ochotę. Tutaj są namioty wojskowe, tutaj można wynająć sobie miejsce. Z tego co chyba widziałam w cyklinku, 30 zł za dobę jest takie właśnie łóżko w tym namiocie. Tak, że tak kosztuje. Myślałem, że to na jakieś obozy młodzieżowe, no ale to widocznie tak jest. No i tutaj ta strefa, gdzie tutaj widzicie te namioty porozbijane, to jest tak naprawdę tutaj takie pole namiotowe. Tutaj się rozbijają namioty w tej strefie. A my sobie stoimy tutaj. Faktycznie jesteśmy tutaj ostatnią taką parcelą na zakręcie, można powiedzieć, bo też to pole koło nas zakręca i wraca z powrotem. No i tutaj się ustawia tak, jak my stoimy, czy ta następna przyczepa obok nas. Praktycznie z widokiem na góry. Tak podsumowując... Aha, nie, jeszcze jedna rzecz, zanim podsumujemy może kemping.
Co do przyjazdu, to my tutaj chyba pierwszy raz chyba się spotkaliśmy z takim czymś, że tak szczegółowo musieliśmy podać swoje dane. Tak musiałam naprawdę pokazać dokumenty dzieci, tak, nasze. Wszyscy się musieliśmy podpisać, że nie mamy żadnych jakichś tam tak, symptomów koronawirusa. Dokładnie, że nie mamy objawów jakichś. Numery właśnie, dowodów musieliśmy tak, podać. Tak, że na danej parceli będziemy, że w razie jakby się okazało za jakiś czas, że my na przykład jesteśmy chorzy, to oni są w stanie dotrzeć tak do tego, że tutaj my byliśmy w tym czasie z kim, kto jeszcze był, tak, jak to wyglądało. I tutaj rzeczywiście bardzo restrykcyjnie do tego podeszli. Co do samego kempingu, no to chyba tak jak tam już gdzieś tam wspominaliśmy na początku tej prezentacji, no jest tu... Mieliśmy tu zostać na dwie noce, a zostajemy na cztery noce. Tak, no odpowiedzcie sobie sami dlaczego. Tak naprawdę nawet sami nie wiemy dlaczego tutaj jest, co ten kemping ma takiego w sobie, że tutaj tak nie naprawdę wiem, czy może chęć troszeczkę odpoczynku, może, bo może też goniliśmy i tak chcemy się zresetować. Na pewno cisza, spokój to jest to, co tutaj ten kemping może zaoferować, no i... Ale w takim pozytywnym znaczeniu ta cisza i spokój, ponieważ nawet Laura powiedziała, mamo, jak tutaj fajnie. Tak, tutaj jest też Karpacz niedaleko, tak naprawdę tutaj można sobie spokojnie przejść na piesze, jakby ktoś chciał. Myślę, że to nie jest daleko, ile tam było do Karpacza? 2-3 kilometry. Tak, dokładnie, 2-3 kilometry. Nie wiem, jak tutaj ze sklepem wygląda tak naprawdę sprawa, bo my jeździmy tam tutaj do... Jest Tesco, zaraz jak się dojeżdża do trasy, troszkę tam w górę w stronę Karpacza się idzie i jest Tesco. I jeszcze kawałek dalej jest też Biedronka, więc do tych dwóch sklepów jakby jeździmy. Czy tutaj na kempingu nie ma chyba żadnego sklepu, nic takiego, jest tylko ta restauracja, sezonie, o której może w sezonie chociaż, też a, dodajmy jeszcze, że oprócz tych obiadów właśnie jakiś tam zup czy czegoś takiego, tutaj w tym barze są serwowane również śniadania. Tak, są śniadania, są, można sobie jakieś jajecznice, jakieś tam ceny takie kiełbaski normalne tak naprawdę. Tak. No i chyba to tyle, no nie ma tutaj za dużo czego pokazywać tak naprawdę, bo kemping nie jest za duży, nie ma tutaj jakichś tam super rozrywek czy widoku na morze, jest po prostu, tutaj mamy, teraz mamy po prostu widok na góry. Ciszę, spokój i tym się cieszymy. Mam nadzieję, że Wam się prezentacja podobała, no. Co mogliśmy, to pokazaliśmy Wam. Zapraszamy na nasze kolejne filmiki i cześć, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Pa.